Tak jak już Jakub powiedział na wstępie, dzisiaj po raz ostatni w tej serii kazań, mam nadzieję, że nie w życiu, zajrzymy sobie do listu do Efezjan. Ale zanim dotkniemy tego ostatniego fragmentu szóstego rozdziału, mam kilka pytań. I pierwsze pytanie może być też do dzieci, chociaż bardziej do nas, do dorosłych. Jakiego ducha Albo demona z bajek, filmu, książek, mitologii z dzieciństwa. Pamiętamy najbardziej. Kacper. Duch gór. Buka z muminku. Z pogromców duchów, tak? No. Hydra. No. Azazrel. Aha. Dobrze. Widzę, że tutaj. Ale mam drugie pytanie: czego dzisiaj potrzebuje misjonarz, żeby móc zacząć służyć? Wiary? Natchnienia? Bożego błogosławieństwa, wyposażenia, powołania, Ducha Świętego, odwagi, mądrości, finansów, dobrze że to powiedziałeś, bo już miałem powiedzieć, że w tej owodzie i śniegu by żył, cierpliwości, zaparcia się samego siebie. Krawat. bardzo ważny jest krawat. Czyli kto nie ma krawata, nie może zostać misjonarzem, albo każdy, misjonarz, misjonarz. każdy misjonarz na początku swojej służby musi dostać krawat. Moi drodzy, zaraz się wyjaśnią te pytania, ale przeczytajmy sobie nasz dzisiejszy fragment. Szósty rozdział i dzisiaj zakończymy list do Efezjan <tryk> właśnie czytając wersety od 10 do 24. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami lud diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władzami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli gasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za aby mi, kiedy otworzę usta swoje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwa sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winiennem. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i porabiam, powiadomi was Tychikius. Umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do Was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył Wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie z wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Widzimy tu... Jedną główną myśl od 10 do 20 wersetu, którą też dzielimy na, na dwie części, jakby na ostanie się w wierze i przywdzianie zbroi wiary, czy jak tam mówimy, najczęściej się mówi. I później widzimy prośbę Pawła o modlitwę. I na końcu, jak to na końcu każdego listu, następuje słowo zachęty, błogosławieństwo i pożegnanie. I właśnie w tym momencie, kiedy Paweł przychodzi do pożegnania, yy, zamyśla się nad tym wszystkim, co czeka chrześcijan w dalszej drodze ich życia. Nad walką, jaką przyjdzie im staczać każdy dzień. Te wszystkie fragmenty, które mówiliśmy o tym, co złego się działo wokół kościoła, jak to gnostycyzm i grzech próbował wedrzeć się do tego kościoła pierwszego wieku. I w tym kontekście Paweł pisze do tego małej gromadki w Efezie o tym, że muszą się przygotować do dalszej walki. Dla ludzi żyjących w tamtych czasach, życie miało w sobie więcej ciemnej atmosfery, lęku, niż człowieka naszej ery, dzisiejszych czasów. Istniała szeroko rozpowszechniona wiara w demony. O czym już mówiliśmy przy okazji rozdziału drugiego, które unosiły się w powietrzu i czyniły ludziom zło. Stosowane przez apostoła Pawła określenia, takie jak moce, zwierzchności, władcy, były nazwami rozmaitych poziomów hierarchii tych złych duchów. Dla antycznego człowieka cały wszechświat był polem Bitwy. Chrześcijanin nie tylko musiał dawać opór atakom ludzkim, ale musiał walczyć z wszystkimi mocami duchów wojujących z Bogiem. I możemy nie brać dosłownie wyrażeń stosowanych przez autora, możemy nawet uczyć dzieci, albo sami nie wierzyć, że duchy i demony nie istnieją. Ale doświadczenie nam mówi, że działają w świecie i wokół nas moce zła, które próbują z każdym dniem. Przeciwstawić się mocy Bożej, działaniom Bożym, postanowieniom Bożym. I wtedy przechodzimy do wersetu 14. Czytamy, przypomnijmy sobie 14 do 17. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I wszyscy znamy ten obraz, Zbroi Boży, prawda? Kto pamięta go ze szkółki niedzielnej albo już nieraz słyszał o nim kazanie? Wszyscy, jak tu jesteśmy, prawda? Wszyscy znamy obraz Zbroi. Ze szkółki skazania. Tak? Zbroja składa się z kilku elementów, które wojownik, człowiek zakładał na siebie po to, żeby albo a, chroniły części jego ciała przed tym, co ma go zaatakować, albo żeby pomóc mu w ataku. I znamy ten obraz ze szkółki niedzielnej. Skazań. Tak byliśmy uczeni. Tak jesteśmy uczeni. Że pas prawdy to był rzymski, nosił go rzymski żołnierz. Był to pas z umocowanym. Mieczem. Pas ten opasywał jego tunikę i dawał żołnierzowi pełną swobodę ruchów. I chrześcijanin też poruszał się w nim pewnie i swobodnie, ponieważ zna prawdę. Ci, którzy prawdy nie znają, błądzą w ciemności i niepewność krępuje ich ruchy. I taką zbroję znamy. Tak elementy, które mu... Jesteśmy przekonani, że apostoł Paweł, który siedział w więzieniu, strzegł go rzymski żołnierz, tak wyglądał, na to powoływał się apostoł Paweł, to widział, to opisywał i nadawał temu chrześcijańskie znaczenie, takie, które by pasowało do tego, w co wierzymy. Że pancerz sprawiedliwości, tak? Że jeśli człowiek ma na swoją obronę sprawiedliwość, nie może go dosięgnąć żadna strzała, że słowa są. Przepraszam, że słowa nie są obroną przed zarzutami, może nią być tylko dobre, prawe życie, stąd pancerz sprawiedliwości. I jedynym sposobem przeciwstawienia się za, zarzutom przeciwko chrześcijaństwu jest pokazanie, jak dobre może być życie chrześcijanina. Stąd jesteśmy uczeni, przekonani, że w tym ma nam pomóc sprawiedliwe życie i ten pancerz sprawiedliwości albo sandały. Sandały, które były symbolem gotowości do wyruszenia w drogę z dobrą nowiną do tych, którzy jej jeszcze nie usłyszeli. Takie znaczenie sandałów znamy. Albo tarcza, gdzie chodzi o dużą, owalną bądź innego kształtu tarczę noszoną przez wojowników w ciężkiej zbroi i jedną z najniebezpieczniejszych rodzajów broni w tamtych czasach były Strzały, czy włócznie, czy topory, czy te gwiazdy, co wspomniałem teraz, takie na łańcuchu. No, jakkolwiek, coś, co mogło zranić y, wojownika. I duża, czal, duża tarcza miała chronić. Tak samo jak tarcza naszej wiary ma chronić nas przed atakami diabelskimi. Czy przyłbica zbawienia. Gdzie nasze zbawienie nie jest tylko faktem odniesionym do czasu przeszłego, że zbawienie w Chrystusie daje nam nie tylko przebaczenie grzechów, które popełniliśmy przed nawróceniem, ale daje nam również zwycięstwa nad grzechem teraz i w przyszłości. Stąd przyubica zbawienia. Czy, no, tu już najbardziej znana idea, czy obraz miecza, tak, Który nosił bojownik i my mamy, co jest naszym mieczem? Słowo Boże, dokładnie. I ten miecz ma służyć do obrony przed grzechem, a także do ataku w walce ze złem tego świata, bo w tej wojnie duchowej nie odniesiemy nigdy zwycięstwa bet słowa Bożego. I tak byliśmy uczeni, taki obraz znamy. Ale gdybyśmy zwrócili na pierwsze słowa tego fragmentu, to od razu nam pokazują, że w ogóle nie o tą zbroję Pawłowi chodzi. Że w ogóle Paweł nie mówi o jakiejkolwiek zbroi, którą mamy zakładać. Pierwsze słowa tego fragmentu. Yy, jedenastym. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. I co? Przywdziejcie zbroję czyją? Bożą. No właśnie. Nie żadnego rzymskiego rycerza. Nie wojownika współczesnego. Chrześcijanina. Ale zbroję Bożą. No i teraz cały ten obraz wypada z naszej głowy. Bo to nie jest zbroja Boża, to jest zbroja rzymskiego żołnierz'a, której my nadajemy jakieś chrześcijańskie znaczenie, żeby pasowało do tego, w co chcemy wierzyć. A to, co naprawdę apostoł Paweł mówił, to zbroja Boża nie jest nasza, ale jest to zbroja, którą nosi Bóg. Zbroja Boża, nic się nie stało. Zbroja Boża. To nie jest zbroja rzymskiego żołnierz'a, to jest zbroja, którą nosi Bóg. No ale znowu, jak to Bóg nosi zbroję? No tak. Bóg w Starym Testamencie jest przedstawiony jako wojownik. W drugiej księdze Mojżeszowej 15,3 wprost jest napisane: Pan jest wojownikiem. I nie chodzi o żadną fizyczną zbroję jako obraz. Nie chodzi o to, żeby teraz wziąć Biblię do ręki i pój bić po głowach wszystkich nienawróconych z duńskowolą, sieradczan, łaskowian, zelowian itd. I podobnie jak u Izajasza, kiedy pisze o zbroi, którą ma nosić. Mesjasz. Znowu, zbroja Boża, zbroja Mesjasza. I Paweł w liście do Efezjan odnosi się właśnie do proroka, a nie do rzymskiego żołnierza. Bo rzymskiego żołnierza znaliby tylko ci, którzy byli w Imperium Rzymskim. Ale proroctwa Izajasza znali z punktu widzenia Pawła wszyscy. Stąd nie chodzi o zbroję w takim widoku, jakim widzieliśmy, ale chodzi o zbroję Bożą. Taką, jaką Bóg zapisał poprzez Boga wojownika w księdze Izajasza. I tak weźmy sobie, przeanalizujmy kilka elementów tej zbroi. W Efezjan 6,14 czytamy właśnie Stójcie wtedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Jak dobrze znamy proroctwa Izajasza, od razu kojarzy nam się to z 11 rozdziałem wersetem 5 gdzie czytamy, że będzie sprawiedliwość pasem Jego, Boga, bioder, a prawda rzemieniem Jego lędźwi. I znowu nie chodzi o jakąś zbroję, którą my mamy zakładać. Chodzi o zbroję, zbroję Boga, zbroję Mesjasza, gdzie rzemień, pas, a pancerz był mocowany na barkach i biodrach, na lędźwiach rzemieniami, żeby te elementy od siebie nie pospadały. Czy dalej w liście do Efezjan y, 17b czytamy, że mamy wziąć miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I z kolei w liście do Efezjan, y, przepraszam, w liście y, w Księdze Izajasza 49.2 czytamy co? I uczynił moje ustra ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował. I w Apokalipsie zwycięski Chrystus, to z Jego ust będzie wychodził miecz obusieczny, którym jest Słowo Boże i w liście do Efezjan też miecz to Słowo Boże. Więc nie chodzi o żaden fizyczny miecz, że mamy wziąć jakąkolwiek broń sobie wymyślimy, użyć Słowa Bożego jak do wygrywania argumentów, ale Paweł odnosi się tutaj do Izajasza, odnosi się do Chrystusa, z którego ust będzie wychodziło Słowo Boże. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze 14 i 17 werset Efezjan, gdzie mowa jest o pancerzu sprawiedliwości i przyłbicy zbawienia. Przyłbica to hełm tak? z frontem. Ale to też jest odniesienie do Księgi Izajasza. 59:17. 17 Przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. I mowa jest o Mesjaszu. Mowa jest o Bogu. I ostatni, Izajasza 52, 6 i 7. I tam czytamy w odniesieniu do obucia nóg: Dlatego mój lud pozna imię moje. Zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi: o to jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: mój Bóg jest królem. A w Efezjan 6:15 czytamy, że obutem nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I zobaczcie, to nie jest obraz rzymskiego żołnierza. Jakkolwiek bardzo by nam to pomogło w zobrazowaniu zbroi Bożej bo to widzimy, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, to nie o tym Paweł mówi. Paweł nie spojrzał na z rzymskiego żołnierza i mówi: No to wymyślę coś, żeby było łatwiej im zrozumieć. Apostoł Paweł odniósł się do Mesjasza ze Starego Testamentu, jako wojownika, do Boga jako wojownika i do tego, jaki Bóg jest. I każdy element, ten, który czytamy w Pawłowej zbroi z listu do Efezjan, występuje. W Księdze Izajasza występuje u Izajasza w odniesieniu do mesjasza. Jest jeden element, którego nie ma u Izajasza. Jest jeden, który Paweł opisuje, a Izajasz nie. Czego nie omówiliśmy? Czego nie powiedziałem? Tarczy, Tarczy. dokładnie. Tarczy wiary. Tego elementu nie ma u Izajasza. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to była tarcza mesjasza, jeśli to była tarcza Boga, Przepraszam, jeśli to była zbroja Mesjasza, jeśli to była zbroja Boga wojownika, to Bóg Mesjasz nie potrzebuje wiary. My potrzebujemy wiary w Boga, dlatego tego elementu nie ma w księdze Izajasza. Bo Mesjasz nie musi wierzyć, to my musimy wierzyć w Niego. I spojrzenie na zbroję jako zbiór atrybutów Chrystusa. A nie jako elementy, które mamy codziennie rano zakładać, żeby toczyć duchową walkę z wszystkim złem na tym świecie, ale jako zbiór atrybutów, cech Mesjasza, zbiór atrybutów Chrystusa, to diametralnie zmienia zastosowanie tego fragmentu. Bo to nie chodzi o to, co my mamy zakładać i co mamy robić, jakie elementy mamy w sobie wypracowywać, nad jakimi e, pracować w naszym życiu. Bo nie chodzi o pracę nad najsłabszym elementem naszego życia. Że jeżeli moim y, słabym elementem jest znajomość Pisma Świętego, to znaczy, że źle władam mieczem. Albo jeżeli cały czas jestem atakowany, jeżeli cały czas jedynie się żale, że wszystko mnie atakuje, to moim słabym elementem jest wiara, bo tarcza ma mnie chronić. Nie, nie o takie myślenie chodzi. Prawdziwe właściwe zastosowanie to, to że mamy się oblec Chrystusa. To jest nasza tarcza. Bo Paweł mówi o zbroi Bożej, o Bogu, o atrybutach Boga, o atrybutach Mesjasza, tego, który przyszedł. I albo jesteśmy obleczeni w Chrystusa, albo nie jesteśmy Jego. To nie my swoim chrześcijańskim życiem, jakimś uświęceniem, hartujemy naszą zbroję. Nie o to chodzi, nie o tym Paweł mówi. Zbroją, o której Paweł mówi, to jest to, którą Chrystus sam nas ubiera, to jest Jego zbroja. I kiedy jesteśmy prawdziwie z Nim, prawdziwie w Nim, to zawsze jesteśmy bezpieczni, bo mamy Jego zbroję wokół siebie, bo On jest z nami, On jest wokół nas, On nas otacza, On nas chroni, bo jesteśmy Jego, jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, bo to jest pełna zbroja Boża. Dlatego mamy trwać w Chrystusie, bo wtedy będziemy gotowi do trwania w prawdzie, trwania w sprawiedliwości, trwani, gotowi do głoszenia Ewangelii. Zobaczcie, wszystkie te cechy, które mają się narodzić z zakładania zbroi Bożej. Nie chodzi o coś, co mamy sami wypracowywać, nie chodzi o coś, co mamy sami kształtować, mamy się oblec w Chrystusa, bo to z Niego pochodzi właśnie trwanie w prawdzie, trwanie w sprawiedliwości, gotowość do głoszenia Ewangelii. Będziemy umieli korzystać z Jego słowa, i nasza wiara będzie niezachwiana. To wszystko jest w Nim. To wszystko jest w Chrystusie. Stąd sam tytuł jest właściwy: Zbroja Boża. Ale nie mamy to odnosić do ziemskiego rynsztunku w wyobrażeniu rzymskiego żołnierza, czy jakichś elementów, nad którymi my mamy pracować. I to, co mamy robić dalej, czytamy w tym fragmencie, to co pisze apostoł Paweł, to mamy się Modlić. Tak? Eee... Zobaczcie, 18 werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta swoje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić powinienem. A więc my, mam, co mamy robić? Mamy się modlić. Tu już jest prost nakaz. I co się modlić? Modlić się o braci w walce, o braci w wierze, żebyśmy nikt z nas nigdy nie czuł się sam. I Paweł podnosi tutaj trzy ważne cechy modlitwy, które też nie można ich ominąć, bo trzy wersety temu poświęcił. Przede wszystkim modlitwa ma być stała. Tak? Czytamy jeszcze raz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie, tak? w każdym czasie modły w duchu, a więc modlitwa ma być przez cały czas, modlitwa ma być stała. I jesteśmy skłonni modlić się tylko w krytycznych momentach naszego życia. Kiedy przychodzi trwoga, kiedy przychodzi problem, kiedy nie możemy sobie z czymś poradzić, wtedy, o jak my się wtedy modlimy. A modlitwa ma być stała, nie tylko w krytycznych momentach naszego życia. A przecież tylko z codziennej modlitwy chrześcijanin czerpie siłę do życia na każdy dzień. Kiedy skłaniamy swoje głowy, kiedy, zamyczamy o, kiedy zamykamy oczy i wołamy do naszego Pana, to wtedy rozmawiamy z Najwyższym. Wtedy rozmawiamy z Panem, Królem, Bogiem, przyjacielem. To po pierwsze. Po drugie, modlitwa powinna być też intensywna, usilna, a nie taka, żeby tylko odklepać, ale intensywna, usilna. Modlitwa powierzchowna bez całkowitego zaangażowania nie może być modlitwą skuteczną, czyli mantra odklepywanie czegoś, no bo jesteśmy na spotkaniu modlitewnym, bo jesteśmy na nabożeństwie, więc wypada. Prawdziwa modlitwa pole, wymaga całkowitego zaangażowania całej osobowości i skoncentrowania się na Bogu. A nie kiedy ktoś się modli na głos, ja czekam z zamkniętymi oczami, a myślami jestem przy niedzielnym obiedzie albo przy ponabożeństwowej kawie. Po trzecie, modlitwa nie może być egoistyczna. O tym już mówiliśmy kilkukrotnie, jak pamiętacie kiedyś taką serię kazań z kazania na górze, kiedy było o modlitwie. To mówiliśmy o tym, że modlitwa nie może być egoistyczna, bo nasze modlitwy na zbyt często dotyczą nas samych. Ja, dla mnie, o mnie a zbyt rzadko naszych bliźnich. I musimy uczyć się modlić za innych i z innymi, przynajmniej w takim stopniu, w jakim uwzględniamy w modlitwie naszą własną osobę. Czyli bardziej się modlić o innych, a niż o siebie samego. I apostoł Paweł również, zobaczcie, prosi o, żeby się modlić za Niego. Jest to w tym liście, jest. modlcie się też za mnie. Nie o spokojne i wygodne życie dla Niego, ale o to, żeby dane Mu było odważnie zwiastować tajemnice Boże, o Bożej miłości ku wszystkim ludziom. Zobaczcie, pisze to człowiek, który siedzi przy kuty, który jest w więzieniu, który czeka na wyrok, być może straczeń, straczeń, może zostać stracony. I on się modli? Nie modli się panie, weź spraw, żeby, wy, wy, żeby mnie u uniewinnili, żebym mógł wrócić do domu i nie wiem, zaczął, został ogrodnikiem. Zasadzić No nie, mówił, daj mi odwagę, żeby mu dalej głosić. Nie? Pomimo niebezpieczeństwa, w jakim się znajdował. I dobrze czynimy, pamiętając, że każdy pracownik na niwie pańskiej, każdy kaznodzieja, każdy, kto przykłada rękę do pługa. Tak można powiedzieć. Potrzebuje modlitwy podtrzymującej jego ręce. I na koniec już czytamy też, że ten list do Efezjan, jak pamiętamy, był listem obiegowym. Tak? Był sobie człowiek, który był Tychikusem, tutaj czytamy, i on ten list miał od Pawła. Tak? I on z tym listem miał pójść do Efezjan i go odczytywać. W odróżnieniu od większości listów apostoła Pawła, list do Efezjan nie zawiera żadnych informacji o autorze, z wyjątkiem faktu, że przebywał w więzieniu, zobaczcie, nie? Ale Tychikus, chodząc po zborach, na pewno opowiadał o sytuacji apostoła Pawła i przekazywał jego pozdrowienia i słowa Otuchy. Tak jak my byliśmy dzisiaj na nabożeństwie, wstałby, przyszedłby taki człowiek, powiedział, nazywam się Tychikus, przynoszę list który chciałbym wam odczytać od pewnego Pawła, który sobie siedzi w więzieniu. Ku pocieszeniu serc. ku Otóż, że człowiek, który jest w więzieniu, modli się i prosi o modlitwę to, żeby mógł bardziej zwiastować Boże Słowo. Nie? I list kończy się błogosławieństwem. Apostoł wraca jeszcze raz do najważniejszych wartości chrześcijańskich. Wymienia pokój który jest najważniejszym dobrem człowieka, wiarę polegającą na całkowitym poleganiu na Bogu oraz łaskę, ten cudowny, niezasłużony przez nas Boży dar. I pragnie, aby tymi wartościami Bóg obdarzył tych, do których ten list napisał. Ale ponad wszystko, ponad wszystko na końcu tego listu modli się o miłość, pragnie, żeby poznali miłość Bożą i żeby. Tak miłowali jedni drugich, jak nieskończoną miłością ukochał ich Jezus Chrystus. Zobaczcie, to jest podsumowanie każdego praktycznie rozdziału tego listu. Ta miłość Chrystusowa. I to przyobleczcie się w Chrystusa. Chrystusa, który jest miłością. Chrystusa, który toczy za nas walki. Chrystusa, który nas chroni. Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Chrystusa, który jest prawdą. Chrystusa, który będzie za nas walczył. Chrystusa, którego słowo poznajemy. A więc ta zbroja Boża, jak sama nazwa wskazuje, jest to zbroja Boża, którą Bóg jako wojownik przedstawiony nam od początku Pisma Świętego był przyobleczony i przyoblekł w te wartości swojego syna, mesjasza Jezusa Chrystusa, w którego my także mamy się przyoblekać. My, którzy zawierzyliśmy Bogu, zawierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi. Mamy przyobraź się w Chrystusa, i z niego, i tylko z niego te wszelkie cechy, o których czytaliśmy prawda, miłość, sprawiedliwość i wiara pojawią się w nas. Tylko z niego i przez niego, z żadnej innej możliwości nie ma. I ten obraz tej zbroi Bożej, to proste zwrócenie, no to proste sformułowanie. Ktoś mi pokazał. Przez całe 40 lat rozumowałem, że chodzi o pewne cechy, które mamy w sobie jako chrześcijanie wypracowywać. Aż potrzeba było jednego brata z większą wiedzą biblijną, z bardzo dużą wiedzą biblijną, który powiedział, ale to nie o to chodzi. Odnieś to do tego, odnieś to do tego, odnieś to do tego, bo apostoł Paweł odnosił się do Izajasza. I tak dzisiaj, kiedy na nowo, czy właściwie zaczynamy rozumieć tą zbroję Bożą, gdzie jej głównym celem jest przyoblec się w Chrystusa, żyć, żyć w Chrystusie. Przez Niego, z Nim, w Nim i dla Niego. To całkowicie zmienia postrzeganie listu do Efezjan, całkowicie zmienia nasze życie w tym świeckim świecie żeby powiedzieć pogańskim świecie. Ludzi, którzy mają inne wartości. Gdzie nie musimy o nic walczyć, żeby w sobie wypracować, ale wszystko mamy od Boga. A kiedy przyobleczemy się w Chrystusa, On chce nam to ofiarować. I chce, żebyśmy w Niego wierzyli. Chce, żebyśmy Jemu wierzyli. Dlatego, bracia i siostry, kiedy będziemy się dzisiaj modlili, a zapraszam, powstańmy, przygotujmy się do modlitwy, to żaden Bożek, duszek, demon, jakiego moglibyśmy sobie w stanie wyobrazić, nie jest w stanie nas odciągnąć od Chrystusa, nie jest w stanie nas zniszczyć, ani pokonać Boga. I to, czego potrzebujemy do służby, to jest Chrystus. To, czego potrzebujemy, żeby otworzyć swoje usta, zrobić krok, to jest Chrystus. Dlatego zapraszam do modlić. Niech to będą dzisiaj modlitwy dziękczynne, gdzie będziemy mogli dziękować za Mesjasza. Za to, że to On za nas walczy, że On jest naszą tarczą, że On jest naszą ostoją, że On jest prawdą i miłością. Zapraszam do modlitwy.